I Paweł właśnie się uzbiera do wyjazdu. To są puste kartony. Przyjechał z tym, że tu się w korytarzu nie zmieściło, a zostało dosłownie kilka. I to jeszcze nie są dopchane na maksa. No, na to jeszcze bardzo, tym bardziej, że bardzo dużo z mojego stawu zostało. No i tu jest bardzo dużo pustych opakowań i w ogóle. Potem to jeszcze do strzelania na za chwilę. Rzeczy petardy dla widzów, takie luźne strzanko. Tak to wygląda i na to strzanko was teraz zapraszam. A to będzie trzeba było zapakować do samochodu i zaczynamy strzelanie P1000 i zaraz leci fontanna. Blisko, dobra, tu dawaj fontannę. No, Fewex. Tylko właśnie nie wiem, jak to ogarnąć, żeby to ląd się, bo ja tu w ogóle nie widzę lądu. To jakoś rozerwać? No, pierwszy. Aha, nie, nie wyciągniesz tego, to jest od góry przyklepione. Chyba. O, tak. Najprostsze rozwiązania są najlepsze. I dawaj, chodźmy może tam, żeby nam w plecy wiatr wiał i nie szumiał na nagraniach. Do noworocznego strzelania. Patrzcie, jak ogromna fontanna w ogóle. Wpływamy nawet z moją ręką. To jest Ibiza, co? To dawaj, tam. Wow. Jeszcze nie jest zupełnie ciemno, ale spokojnie do nagrania czegoś takiego fajnej jakości oświetlenia wystarcza. Ale bardzo ładna faktycznie. No tylko ten wiatr wieje i trochę ją zbiewa na bok. Ale tak było zrobić. No, bo też tak trochę od boku ten. Ale za to na długość, na szerokość efekt jest o wiele większy przy okazji. Słyszę, to wygląda jak taka fala idzie w lewo. A trawy są za mokre, żeby się podpaliły, więc to nie jest problem tak samo. Ale długa dosyć jest. Out? Słyszę, takiego crackingu mi zabrakło jakoś mniej. Cracking by się tutaj przydał jakiś. Co, teraz salut? Znaczy no, single typ Hon. No, on ma podstawkę klasyką. W tamtą stronę tak trochę, żeby z wiatrem. Albo daj tam. Tam? Tylko wiesz, tam i tak są domy, a tam są pola. No i tak wiatr go zwieje nad nas idealnie. Ufa. Ej, fajnie jeszcze walno, bo dym było widać przy tej idealnej, jest idealne oświetlenie, żeby się nie tego. Teraz flara? No. Podstawić? Z której strony? Tu jest. Będzie oświetlenie strefy trochę. Mogę spalić? No, odpalę, polej. Lajtowo. Byle nie po kretuwach. To jest zielona, takiej nigdy nie widziałem jeszcze. O! No. W sumie. Ale fajnie taki lekkie światło daje, od którego oczy nie bolą. No. Przecież przy tym wietrze, jak zawieje w moją stronę, to mnie może... Fajnie, nie? No, kozetka. Właśnie to jest dla mnie mega plus. Że to można tak odpalać, daje fajne światło, ale nie oślepia. Tu. Widzę jakie zdjęcie. O! I z tym. Mega z tym. Dobra, to też to odpalać teraz. Słuchaj, no. Lecimy. Fontanna plus. 75 mm. Tak, od klasyka. Odpalasz? Prestiżowe produkty. Chcesz? Czy uda mi się to ogarnąć? Tak. To odpalam. I tam uciekamy? Tak, tylko oświetlimy, bo ja nie mam światła. On ma długi zapłon dosyć, nie? On ma wojnę fajnie.
Pluje jak zwykły wulkan normalnie. To jest wulkan. Wow, ale dziwny. To tak ma być? Tak, to ma być. Śmiesznie to wygląda. On tak się pluje. Wow, ale to jest ciekawy efekt. To plucie. Obczajcie. O, coraz bardziej pluje. Ej, ale to jest niepozorne. Nie? Ja pierdzielę, ty. Kozak. Ale tu ma walnięcie. Ty widziałeś, wszędzie gwiazdki obok nas spadały. Przedobre to jest. Ej, pa. To tak było ułożone? To nie ma rurek w środku? Nie. Ja nie mogę. Mm. To dlatego tak nisko wybuchają. Bo ci się nie ucieka. To kilka petard albo karabinek nie chce coś i będzie finitowanie. To po jednym dumbumie. No. Dawaj w tamtą stronę może. Co? No dawaj. Bardziwuje. Mister Boom! To wezmę go położyć, co tam jest. Żeby echo już lepiej dupo. Pa, na singlu. To może być ciekawe. Jak już ostatnie, to ostatnie mocne. Pięć dziesiątce. Jedziemy. Czekaj, P1000 ci wziąć. I... Dobra. I żeby wam to jeszcze pod koniec tego zestawienia pokazać pozostałości i tak dalej, jak to mniej więcej wszystko wygląda u mnie, to są jeszcze kartony. Już większość jest poskładanych do jednego. Tam chyba ze 3 kartony rozwalane weszły. Ten jeszcze muszę zmieścić. U mnie w pokoju już jest praktycznie wszystko ogarnięte, tylko poodkurzać tutaj muszę, ale to jutro. No bo wiecie, dziś to tam święto i w ogóle. W miarę ogarnięte wszystko. Wspomniałem z tym, co tu się działo. I ten. Będzie jeszcze muszę iść wam lecieć, nagrać pokaz. I będzie ostatnie strzanko. Ale to już nie tej części, bo w tej części chciałem tak typowo vlogowo pokazać i wam powiedzieć, jak to mniej więcej było. No ogólnie Paweł już musiał szybko dosyć się zbierać, bo to już długo u nas dosyć czekał. I odpaliliśmy tylko te takie najkonkretniejsze, jakieś najciekawsze rzeczy, które nam zostały. Tu będzie jeszcze nagrywany odcinek specjalny dla widzów z live'a o tej godzinie w nocy, co odpalaliśmy, co robiliśmy live'a do drugiej w nocy w Sylwestra w ogóle. I tutaj będzie jakieś do luźnego strzelania, to przyłożę to tutaj. I to są całe moje pozostałości. Te wyrzutnie to jest w ogóle masakra. Bo ja jestem taki, że w ogóle nie biorę rzeczy, których ten raczej nie planuję odpalać i tak dalej. O, tu jest sferik w sumie. Jakby coś i on nie pasował do pokazu, dlatego go w nim nie było. Te kosteczki po prostu się jakoś też ostały, bo w sumie Paweł tam jeszcze swoje wyrzutnie chciał, kilka bardzo mu zależy, żeby odpalić Fireballa, Royal Ringa na przykład i kilka tam innych kozackich rzeczy. I bardzo, bardzo dużo takich pierdurek to wszystkiego zostało, dlatego dzisiaj się tutaj mega, mega kozackie myślę strzelanie nam uda jeszcze zrobić, na które was teraz zapraszam, ale to będzie już w kolejnej części. W ogóle jeszcze znalazłem pod szafką takie pierdołki jakieś, które nie zauważyłem, bo leżały tutaj. No, jakieś tam jedna petardka, dwie w sumie, to tysiączka, to sam tego mam jeszcze sporo. Dobra, to zaczynamy tu różne strzelanie. Nowy rok, będzie grubo. Jest kilka naprawdę fajnych rzeczy. Odpalamy karabinek 90 strzałów od Jorge. Panie, uważaj. Dobry, jak dla takiego wieńka. Nie. Tak, tu jest 400 karabinków i to trzeba ułożyć z tego jakiś wielki karabinek, prawie ze wszystkiego. I będzie około 400 strzałów. Tam może nie ze wszystkich, to będzie 300, no powiedzmy. Weźmiemy sobie jedne lutę, 2 albo 3. Dobra, tutaj jest najpierw z 2, a tam jest z 8. To lecimy z tymi dwoma, zobaczymy jak to wypadnie. Fajne. To teraz lecimy z 8.
jak to kurde trzeba spieprzać szybko. O, lecimy. To było grube. Zarąbisty karabinek. Wszystko prawie wypaliło. Wszystkie się odpaliły. Bardzo fajnie. Thunder King, bo coś grubego ktoś zaczął tam strzelać w tle. To musimy odpowiedzieć. Wiatr wieje, że ten huk tak mam wrażenie, że ucieka trochę. Jest trochę ten. O, to będzie bardzo fajne. Wszystko ten. I to jest bakerfana. Odpalać? Kozacka. Także ten. Wiesz, o panie, to będzie mega zarąbiste. Tylko to weź wziąć, coś przyłożyć tak w miarę, żeby to się ten nie dupsło. Dobra, jest git. Ja stanę tam, po drugiej stronie mostka, żeby to ładnie nagrać. A ty to odpalasz. Poczekaj sekundę. Dwie i Bartek też. Nagrywasz? Tak, możesz odpalać. Zarobiste, nie? A to jest taka fontanna. Zobaczymy, jak tam przy dosyć silnym wietrze będzie się jarała. Śmiesznie. Zazwyczaj są dłuższe. Ale ogólnie podobnie się również. Wszystko sobie mokre. Taki też ze śniegiem. I nie ma co się martwić, że coś się zjara czy coś. O, to super. To daj to. To takie czerwone. Daj na ten, na asfalt, no i odpalaj panie. To jest bardzo fajne. Nie świećcie na to latarkami. To Paweł chyba została jedna znalazłem pod szafą. Nie, odsuń się, to wystrzeli. Wystrzeli na koniec. Ale nie za mocno. Chyba. A, myślałem, że trochę lepiej wystrzeli. Fontanna, fajna taka kolorowa, ale bardzo mała. Jasna będzie. Jak na swoją wielkość. Taka miła. Dobra, taka petardka. Przestańcie tam gadać o głupotach. I lecimy. Zobaczymy, czy rozwalitamy. 5 gram takiego czegoś. Ale dziwny dźwięk, ale fajny błysk. Popłynęło dalej, dziwne. Rzucaj miazgi, rzucaj. Bierz od razu następną, jak tam masz. Fajne są miazgi, ale takie słabe. No i ciul, do wody. Na dół poszła. Fajne echo. Daj Dumbuma 5G tam rzuć, cyrko. Dumbum 5G, to, no. Bydle. No dobra, rzucaj tam, bo tam fajnie wybuchło. Dużyś tam, on ma bardzo długi zapon. Tam tylko nie do wody, bo one nie wybuchają w wodzie. Chwilę, bo muszę się to z tym poradzić. O, kurwa, poczekaj no. Jednego. Bo... Weź tam. Ale, sorry. Czekaj, ja ci to odpalę. Przytrzymaj tego. Czekaj, się to odpala, tylko teraz. Nie, ma. Gdzie? No i do wody poszła, mówiłem, że nie do wody. Ale walnęło. Odpalasz? Odpalaj Dumbuma. O kurde. No i fajna petarda. Następny. A to jest to, to jest coś słabego. Ty trafisz ten. To będzie takie samo jak tamte. Nie, bo to się odpala ładnie, tylko trzeba trafić. Takie samo jak tamte. Bączek! Ty kurde geniuszu. No, elegancko, patrz. Ja się trochę nie znajdę. Jajo dinozaura. To będą na karabinki. Ja wezmę cyrko, odpalę.
w nudy, to musi być cyrko. Dobra, cyrko leci. Uważajcie, odsuńcie się. Cyrko, ej. Mówię wam, odsuńcie się. No odsuńcie się, cyrko. Cyrko dobry jak zwykle. Nie, odsuńcie się. Fuck. Zamokło, ja po to idę szybko. Ale nie do wody i nie do rowu, bo ona nie wybuchnie. Ale za blisko. Ha, fail. Jest dużo niewypałów. Fail. Jak już zgasło, to zgasło. To jest sygnał 2.0, bardzo fajne. Ale też na drogę. Petarda, no. Ale z zarąbistą flarą. Nagrywasz teraz, Petrek? No. Ale fartem. To będzie bardzo mocne, serio. Odbiło się od bariery, no. To dawaj ten, rzymiaki. Dobra, dwa rzymiaki. Dawaj, ty pierwszy, a tutaj tylko dupnę. Takie hopy po 30 metrów. Dawaj, nie jedziesz. Ale ten super power to daleko strzela fajnie. Uuu, rzymiaszki, fajne. A możesz skończyć o tym pitoli, teraz będziemy szli, to będziesz o takich rzeczach gadał i w ogóle. O, chyba aut, jeden się skończył właśnie. No, koniec. Truono od Funke, 1 gram, ale jest dupnięcie bardzo dobre. Op! Jak jest, to nie jest mocne bardzo, ale jak na 1 gram bardzo dobre. Widziałeś jakie to jasne było? To, bo to są petardy tylko z papieru. A ty Petrek, ideolo. Ej, to lepsze niż ten. Zabaki, masz jeszcze te knoty, czy już nie? Co? Masz jeszcze te knoty? To masz ten, mam jeszcze. Może się nie poważę. O fuck. No Bartek, na mostek rzucamy przecież. A to jest Spanish Cracker. To jest słabe bardzo, no mam, zaraz ci dam. Ale wyrzutnia leci tam. Czy rakiety, czy coś zarąbistego. Teraz trzymamy rakietami. Dobra, ogólnie to będzie wciul dobry karabinek. Nie gadajcie tu, bo tu wielka chwila odpalanie tego. I kurde, nie ta zapalara, bo to trzeba dobrą zapalarą. Okej. Kurde, zapalara, dobra, jest tam. No to może to odpalę jeszcze. Jest, leci! Bardzo, bardzo ładnie. Syto. To dawaj panie, czyli duży wód, no. Ty, tu się klika nie odpaliła. A mały w kurwie to będzie. Też tam będzie. To odpaliło. Co? Wszystkie odpaliły, jedna tylko nie. Zarąbiste te rakietki były. Dobra, jednak się nie mogliśmy powstrzymać i leci szereczka 2 cale cracking willow na ziemi walnąć. Gryzot łukowy w dziurze takiej, żeby zrobić jeszcze większą dziurę na rzymiaka.
Ło. Tak, bo to tak miało być. Patrz pani, jaka się zrobiła ideola. Dobrze? Nie, nie utrzyma się, myślę. To nie utrzyma, zbity w opór chłopie także. Dobra, to musisz to przebić. No to przepal to. Kutacha tam wpierdol. No chyba, ty byś najpierw musiał mieć co. Szma. Ja bym to rozpierdolił. Dobra. Kurwa, na 10 części. No jak zrobił mojemu bratu odwala, tak przynajmniej będzie się śmieć pewnie. Ostrość lip. Chyba pierwszy raz przy efekcie ostrość zgubiłem. Dawaj w bakkartfana. No, 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 no. Zanim nie pizga mocno i zamoknie. Rakiety mają osłonki na ląd, to tam ciul. To w tą dziurę. Dziurę, ta, jaka dobre. Dobra, odpalam bakkartfan. To jest zawsze dobre. To dawaj rakiety. A tu tam mogłeś zrzucić nawet coś. A te osłonek nie pościągałeś, nie? Nie, bo to na szybkości już brałem. To trzymaj. Ty kurde, to się tak kiwa. Dobra, odpalam Fly Falcon. Red Peony. Ej, kozacka była. Ty będziesz miał jakąś dostawę tu, ale teraz? Nie, mam cały czas, kurwa. To też ten, nie klinita. To weź panie, mów jak. Dobra, czekaj, dobra, odpalamy, bo pizga deszcz, w ogóle śnieg, wszystko co się da chyba. Słaba, ale ładny snopiskier tam u góry się trzyma. Dobra, dawaj, last, chyba rakieta. I dobrze, już bez tej osłony. A, to jest bezpiecznie, bo jest dobra rura. Bardzo ładna, ale mały efekt. I dawaj singla jeszcze. I teraz po tym single będzie. Jak się jedzie na miasto, jakiś urban explore, to można stworzyć na kolana i ten, na kolana łatwo rozwalić i szkoda. A po schłonie właśnie to można to założyć. Ty kurde. Ciul. Będzie złapy. W sumie kozackie. Patrzcie. Ej, to było chore, ale w sumie spoko wyszło. To obok domu odpalimy, a to dawaj tu. O, jeszcze tego. To, a to nie, to w domu, tam bliżej już nie będzie pizgało, bo ona jest bardzo fajna. Ma mały efekt i tutaj będzie biało tym zapewne. Tak, kolorowe. I to będzie ostatnie nasze slanko. Bardzo dobry. Ej, weź ziemniaka i wyrzut nie wypaloną. Weź to. To Bartek, weź też coś jeszcze, bo ja mam kamerę i nie dam rady wszystkiego. I leci... Wulkan od Pyromaxa z Carrefoura. Widziałyście czy nie? To dobrze. To takie fajne będzie, nie za duże, bo wiatr wieje. On będzie bardzo długi i wiele efektów będzie miał. Nawet wiatr nie wieje.
Tak jakby nie mógł momentami czasami, ale fajne. Taki fajna zabaweczka. Dobra, także to tyle z tego strzania, bo pada i lecimy. Cześć!